my! Pierwsze to Czesiowi gratuluję akurat wygranego meczu. Te rywalizacje zawsze są wesołe, na ławkach też jest tak wesoło jak zawsze. Tak zrobię. W 93 minucie myślałem, że się role odwrócą, kiedyś Czesio mistrzem w 93. Myślałem, że dzisiaj się odwróci, bo mi się nie udało. Na pewno nie graliśmy dobrego spotkania. My od paru tygodni gdzieś tam cierpimy i to widać po moich zawodnikach, że po prostu nie jesteśmy w stanie nawet gdzieś tam normalnych mikrocykli mieć i tu musimy teraz wyciągnąć wnioski. Wiemy, w czym jest problem, ale czasu potrzeba i tu na pewno tych zawodników będę bronił, bo też ich rozumiem w wielu wypadkach, jak to jest. I graliśmy w niedzielę, dzisiaj graliśmy wcześniej puchar, teraz gramy dzisiaj, w piątek znowu jest mecz i tu musimy najbardziej postawić na regenerację. Nie ma po prostu złotych tabletek, jak są w niektórych krajach, które robią cuda. Dlatego ci zawodnicy, którzy grają, widać, że wiele momentów mamy takich, że tych, co odstawiliśmy na pewien moment i robili BPS-y, specjalne przygotowania, to od razu lepiej wyglądają. Ale to już jest mój problem, żeby to wszystko poukładać i żeby zrobić bardzo ciężkie spotkanie. Wiedzieliśmy, że Pogoń jest bardzo silnym zespołem, że jest pewna siebie po tych zwycięstwach, po chęcią rewanżu, mają bardzo solidną defensywę. Na pewno dużo bramka na 1-0 ustawiło to spotkanie, bo zdecydowanie łatwiej wtedy było zespołowi Pogoni, a szybko zdobyta bramka wydawało się, że nas znowu napędzi i szkoda tego, że nie udało się wybronić tego rzutu karnego, który obronił Drągowski. Później staraliśmy się, stworzyliśmy kilka sytuacji, nastawiliśmy się już na ofensywę grę, ale po prostu nie stworzyliśmy aż tylu sytuacji, żeby pokonać Dawida. Ja mu gratuluję, bo to fajnie, jak chłopaka, którego się od dziecka prowadziło, się widzi, że jest na boiskach ligowych. Może nie ta pozycja co teraz, ale fajnie, że tacy ludzie trafiają do piłki. My nas czeka bardzo dużo pracy i to wiem, jeżeli chodzi o nasz zespół. Dobry wieczór, dziękuję bardzo Michał za gratulacje. To był taki mecz, jakiego się spodziewaliśmy. Bardzo twardy, zacięty, walka o każdy metr boiska. Może brakowało troszeczkę płynności w grze. Często piłka gdzieś tam lądowała w powietrzu, walczyliśmy o tą piłkę. A to były trudne momenty dla nas. Wiedzieliśmy, że Jagiellonia z takich właśnie sytuacji potrafi wyjść obronną ręką, gdzie piłka jest niczyja, po wykopie od bramkarza, czy po długim podaniu od Madery, czy od innego obrońcy. Jagiellonia bardzo fajnie zbiera te piłki i z tego są najgroźniejsi. Baliśmy się bardzo dyspozycji Wasiliewa, bo to jest zawodnik, który praktycznie jednym podaniem może stworzyć sytuację bramkową. I tak też było w pierwszej połowie. Na szczęście dla nas była pozycja minimalnie spalona. Na pewno bardzo trudny mecz, a jeszcze trudniejszy zrobił się dla nas w momencie, kiedy musiał zejść z boiska Władek Dwaliświli. Taki z pozoru niegroźny faul Sebastiana Madery. Gdyby to był inny zawodnik, to mógł podejrzewać o złośliwość, a znam Sebastiana i wiem, że on gra zawsze fair, uczciwie, ale na szczęście dla nas noga Władka Dwaliświlego nadawała się do strzycia. Walczył jeszcze, próbował wejść na boisko, ale jednak ograniczało mu to ruchy. Prawdopodobnie nie będzie go w piątek z nami w Chorzowie, także problemy w ciągu dalszy. Na szczęście dla nas ta zmiana troszeczkę wymuszona, wejście Przybeckiego, od którego na pewno dużo się tutaj w Szczecinie oczekuje. On czuje tą presję na sobie. To nie był jakiś rewelacyjny mecz, może w wykonaniu Miłosza, ale zrobił to, co zrobił wcześniej z Wisłą Kraków. Po jego zagraniu był rzut karny, świetnie zagrał do Adama Frąszczaka, padła bramka na 2-1. No i do tej bramce też warto chwilę powiedzieć, Łukasz nie był wyznaczony do strzelania rzutów karnych. No w tygodniu gdzieś tam sobie te karne strzelał. Mówię mu, że przed nim do strzelania karnych jest masażysta, magazynier i ja, i dopiero on. Nie wiem, dlaczego zabrał tą piłkę. Na szczęście dla nas AK znalazł się tam, gdzie być powinien. Strzelił bramkę w bardzo trudnym momencie dla nas, bo ten mecz prawdopodobnie potoczyłby się w drugą stronę. Rozpamiętywalibyśmy rzut karny niewykorzystany, a Jagiellonia łapała wiatr w żagle. Zdobyłem bramkę, zanim zdążyłem dojść do ławki rezerwowych. Byłem plecami odwrócony, nawet nie wiedziałem, co się stało, tylko widzę radość piłkarzy Jagiellonii. Nie wiem, co się stało, jak ta bramka padła, nie widziałem jej w telewizji. Na pewno nie można tracić bramki, gdy jeszcze minuta nie upłynęła od 4 do 46 minuty. Zabrakło nam koncentracji, to był bardzo ważny moment w meczu. 1-0, Jagiellonia musi się odkryć, musi szukać ofensywnej gry. Szansa dla nas, dla szybkich zawodników, szansa na wprowadzenie zmian. Niestety tak się nie stało, ale szczęście ostatecznie uśmiechnęło się do nas. Rzut karny 2-1, wybroniliśmy sytuację, kilka sytuacji w Jagiellonii. No i ta sytuacja z rzutem wolnym, tego młodego, który co chwilę nas każe, jak się nazywa, Figurski, tak? Świderski bardzo ładnie uderzył. Proszę? Tak, strzela nam regularnie. Pamiętam pierwszą bramkę tutaj strzelił w naszym meczu, później strzelił nam w pucharze, także ma patent. Na szczęście dla nas piłka minęła słupek. Oczywiście bramka od słupka na pewno by się odbiła i wyszła.
No i jeszcze dwa słowa o tym zamieszaniu, bo wcześniej 5 minut graliśmy bez 20 Lego, gdzie walczyliśmy o powrót na boisko. Lekarz robił wszystko, żeby wrócił. No i też drugie 5 minut graliśmy dziesiątki, gdzie Łukasz Zwolnicki, siedząc obok Mateusza Lewandowskiego, pomylił koszulki. Grał z numerem 33, wziął koszulkę Lewandowskiego. Nie wiedziałem, co się stało, patrzę w stronę Michała, na ławkę jakaś awantura. Myślałem, że wyrzucałem Michała, ale na szczęście nie. Musiał zejść z boiska. To też pokazuje niefrasobliwość zawodnika, bo w takich sytuacjach może stracić kolejną bramkę i na pewno o tym też będziemy rozmawiać, bo troszeczkę zabawnie dzisiaj można to spojrzeć, bo znamy wynik, ale takie sytuacje mogą się przeciwko nam odwrócić i na pewno musimy takich rzeczy na przyszłość unikać. To tyle, dziękuję.